Hej, jesteście na Biodach z Kosmosu, a ja zapraszam Was na recenzję filmu Gwiezdne Wojny – Ostatni Jedi. Julian już na kanale recenzował Ostatniego Jedi, wspólnie też dyskutowaliśmy o tym filmie. Dlatego tylko po czasie podsumuję w kilku zdaniach moją cały czas niezachwianą miłość do najnowszej części Gwiezdnych Wojen. Film Ryana Johnsona wygląda dokładnie tak, jak ja na swojej studniówce. Jest poczciwy, trochę bzdurny, zaskakujący dynamiczny, przy posturze goryla. Kończy imprezę zbyt wiele razy, urywają mu się wątki, ale koniec końców ciężko go nie polubić. I powinniście go wspominać na plus, bo starał się działać naprawdę z serduchem. Zdecydowanie rośnie we mnie coraz bardziej miłość do tej produkcji, bo nowy reżyser, troszkę jak awanturniczy bohater z filmów, na których wychował się wcześniej George Lucas, wybija się w ten bezpieczny świat oczekiwań i stawia rzeczy na głowie. Ale w sumie tylko pozornie, bo te jego wygibasy są po prostu powrotem do odważnej zabawy tematem, jaka zdecydowała o sukcesie Nowej Nadziei te 100 lat temu. Tylko że wtedy widzowie oczekiwali nieoczekiwanego, a dzisiaj chcą, żeby na ekranie urzeczywistniały się scenariusze z ich głów. Samemu podrzucając sobie kłody pod nogi w taki sposób, utykając schemata, które zjadły prequele. A nie ma tak łatwo. Gwiezdne Wojny mają być dziwne. Przypomnijcie sobie tą scenę z morską krową, gdzie Luke pije to mleko, które mu spływa po brodzie. Jest fantastyczna, jest dziwna, zaskakująca. I ucieka od tego bezpieczeństwa, tej przewidywalności. I właśnie taki jest Ostatni Jedi. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie dalej podąży cała saga. A to zdecydowanie jest zwycięstwo Johnsona. A przy tym całość wizualnie zjada oczy i jest po prostu kapitalnym technicznym filmem przygodowym. Niech ta przygoda trwa, niech ten biedny Kylo Ren się mota. Niech Rey poznaje moc, niech Poe popełnia błędy, niech Finn szuka swojego miejsca w kosmosie. Niech ta saga właśnie tak zaskakuje. I rozumiem, że ktoś miał inną wizję, że jakieś elementy się tutaj nie podobają. Sam wywaliłbym całą tą zbędną sekwencję w kasynie. Ale w sumie mam to w nosie, bo ja po każdym seansie fruwam na skrzydłach mocy i nie oglądam się za siebie. Dlatego Ostatni Jedi według mnie jest świetnym kawałem kina, dodającym sporo do wielkiej sagi kosmicznej George'a Lucasa, która teraz jest w rękach Disneya, ale nie mam za złe Disneyowi z powodu tego, co robi. Naprawdę uwielbiam ten film i nie dziwię się, że inni mogą uważać inaczej, albo nie są to ich spełnione marzenia o nowej części Gwiezdnych Wojen, ale według mnie udało się tutaj praktycznie wszystko, no oprócz tych paru niepotrzebnych elementów, ale dalej to jest kapitalny film, który polecam całym sercem. Przechodząc już do recenzji samego wydania. W zestawie 3D dostajemy oprócz standardowego pakietu, czyli płyty z filmem 2D i 3D, także oddzielną płytę wypełnioną dodatkami. Pierwsze dwie są dosyć standardowe i ciężko im coś zarzucić. Po raz kolejny film z ostatni Disneya jest na tym nośniku technicznie bez zarzutu. Obraz to żyleta. Jego głębia w 3D cieszy oko. Walki wyglądają spektakularnie. Dźwięk jest czyściutki. No, miód malina. Również polskie napisy są całkiem zgrabne, chociaż nie polecam oglądania z dubbingiem, bo w przypadku tak rozpoznawalnych głosów jak te w sadze, brzmi to naprawdę dziwnie. Na płycie z filmem znajdziemy też pierwszy znakomity dodatek, jakim jest komentarz reżyserski Ryana Johnsona. Rzeczowy, szczegółowy, raczej pozbawiony cackania się z obsadą i wychwalania wszystkich zaangażowanych pod niebiosa. Widać, że facet kocha sagę i jak na profesjonalistę przystało, chce przekazać widzom jak najwięcej z pracy nad tym epizodem. To dobry kompan do seansu i tylko szkoda, że przy tłumaczeniach wszystkich dodatków właśnie ten pozbawiony jest polskich napisów. Na bonusowej płycie znajdziemy za to materiały, które rozkładają Ostatniego Jedi na części pierwsze. Znajdziemy tutaj kilka krótkich materiałów poświęconych różnym aspektom produkcji. Od Johnsona dywagującego o mocy, przez tłumaczenia tego, jak kręcono najważniejsze sceny, na przykład bitwę Crait, aż po takie cudo, jak pokazanie Andiego Serkisa wcielającego się w Snowka bez efektów komputerowych. W połączeniu z usuniętymi scenami, gdzie trafia się kilka ciekawych, ale widać, że po prostu nie było na nie miejsca w filmie, trwa to wszystko kilkadziesiąt minut i stanowi naprawdę treściwe, chociaż może troszkę zbyt telewizyjnie przedstawienie prac nad Ostatnim Jedi. Na szczęście jest tu jeden dodatek, który wyłamuje się ze schematycznych spojrzeń za kulis i sprawia, że to wydanie polecam nie tylko każdemu fanowi sagi, ale ogólnie wszystkim fanom kina. Dostajemy potężny materiał o nazwie Reżyser i Jedi,
trwający 1,5 godziny, będący znakomicie zmontowaną podróżą przez wszystkie aspekty produkcji z punktu widzenia Ryana Johnsona. Takiego poczciwego faceta, everymana, który nagle staje przed szansą pobawienia się prawdopodobnie najważniejszą marką naszych czasów. Jest tu sporo zachwytów, sporo miłości, potężna dawka szczegółów i skupienia się na tworzeniu kostiumów, makiet, scen walki, postaci, pracy nad aktorami, ale też ich problemów, takich jak dopinanie budżetu, liczenie każdej minuty na planie zdjęciowym, czy chwil, gdy zdanie reżysera jest podważane. To prawdziwa lekcja tworzenia blockbustera w dzisiejszych czasach. Szczera, rozbudowana, znakomicie nakręcona. I tak ciekawa, że nawet ktoś, kogo wcześniej film odrzucał, może po seansie tego dokumentu spojrzeć na całość przychylniej i zrozumie, czemu Johnson podjął takie, a nie inne decyzje. Zachwyciło mnie szczególnie czytanie ról w ogródku oraz moment, gdy zachwycony Mark Hamill jako pierwszy poznał tytuł 8 epizodu. Zresztą to właśnie po Skywalkerze widać tu, jak istotna dla wszystkich na planie była ta praca. Już tylko przez ten pełnometrażowy dodatek warto zaopatrzyć się w wydanie Blu-ray, które bez dwóch zdań polecam. Disney wie, jak doobdarować widza znakomitym wydaniem filmu, a tym razem od razu wypełnia film po brzegi znakomitymi dodatkami, bo komentarz Johnsona i dodatek reżyser i Jedi to przecież około 4 godziny wiwisekcji filmu, a dodając do tego pojedyncze dodatki, wychodzi ich z 5. Po prostu przebogato. Jak już mówiłem, z czystym sercem polecam film, z czystym sercem polecam też wydanie Blu-ray. Niech ta saga nadal się rozwija, niech moc trwa i najważniejsze, niech kolejni twórcy zaskakują nas tak jak Ryan Johnson. Hej, jeśli udało wam się dotrzeć do tego momentu, mam dla was konkurs, w którym do wygrania są te oto dwa filmy: Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi na DVD. Pytanie konkursowe jest proste. Napiszcie mi nam w komentarzach, jakie kolejne story z Gwiezdnych Wojen widzielibyście jako oddzielny film, z jakim bohaterem i uzasadnijcie to. Najciekawsze odpowiedzi dostaną te oto nagrody. Na koniec zachęcam was jeszcze do subskrybowania kanału, wspierania naszego Patronite'a, którego link znajdziecie w opisie pod filmem, lajkowania i odwiedzania Bryc Kosmosu. Dzięki.